No więc zaczynamy edycję 160 zł dla zuchwałych, więc witam was wszystkich serdecznie. Pierwszy mecz jednak się z jakichś przyczyn technicznych nie odbył, jednak drugi nam już wyskoczył. Przypomnę, jest to pojedynek między Auto Wręcz, drużyną z Silver Series przeciwko Deadmau5, więc bardzo fajne, mocne ekipy, które stykają się już ze sobą na bardzo niskim poziomie. Ups, miałem mały problem techniczny, włączył się podwójnie dźwięk. W każdym razie, już ostatnie odliczenie i co? Standardowy line-up, jeśli chodzi o step, jak widzimy. Dosyć czołgi, lekkie, aczkolwiek jeśli teraz dopiero zauważyłem, że Deadmau5 wyprowadził aż dwa AMX 1390. No właśnie, niespodzianka. Dwa Francuzy na tej mapie, no to jest ciekawe. Więc to będzie ciekawe. Mamy tak, jeżeli chodzi o Auto French, to mamy drużynę broniącą się, mamy te 54 Lighty, jednego RU-251, który tutaj dość często się pojawia, i te 37, natomiast drużyna atakująca Deathmausi, mamy dwa Amixy, cztery T-54 i T-37. Ale co tu się dzieje? Zauważcie panowie, nie wiem, no jeśli chodzi o osoby, które oglądają już troszkę sportowe zagrania, to jest tutaj duże zdziwko, ponieważ strona broniąca się wyjechała za tory i stara się przyjąć przeciwnika, który prawdopodobnie wyjechał kolumną numer 1, ale tak naprawdę zagranie jest bardzo ładną kontrą na tą taktykę, ponieważ Deadmau5 zdecydował się na atak ze strony drugiego kapa i w tym momencie cały traliero wjeżdża już tam, goniąc tę 37, która już obrywa pierwszego hita. No, powiem szczerze, że Aut wręcz raczej się tego nie spodziewało. Dokładnie. Zobacz, czyżby robili rusha na drugiego kapa? Chyba tak. I będą te w tej chwili prowadzili na tacie z dolnym, tam gdzie medy zazwyczaj jadą, i będą wyjeżdżali. No tutaj będzie problem, dlatego że drużyna Auto French już czeka na nich, już czeka, zobacz. I już zaczynają zbijać buły po kolei. Więc ta walka będzie na wymianę, czy będą wjeżdżali, czy będą walili pomiędzy górkę. Tak, wjeżdżają, słuchaj, w tej chwili się będą mieszali, pięknie się mieszają i taran. W tej chwili taran powolutku zginął, kolejne czołgi. Ja niestety nie mam pokazane w tej chwili, które to są niki, muszę sobie zmienić, niestety nie mam pokazanych, więc może dalej ty prowadź, dobrze, ja sobie to zmienię. No widzimy, że tutaj wymiana ogniowa jest bardzo tak jakby zaogniona, trzeba przyznać, że oba zespoły się świetnie wpisują. Na razie Auto wręcz ma przewagę jednej maszyny, ale już ta przewaga została zniwelowana. Jeśli chodzi o HP, jest bardzo wyrównana sytuacja, około 2000 po każdej ze stron i tutaj się zaczyna tak naprawdę pojedynek między ekipami na skilla, chociaż już zauważmy, że jest przewaga liczebna pod względem maszyn na Auto wręcz, ponieważ została tutaj już zniszczona kolejna maszyna i jest tylko uciekający Necrofor, który na AMX 1390 prawdopodobnie się też przeładowuje w tym momencie i jego 5-4 będzie mogła spokojnie sobie oklepać, ponieważ jego magazynek dopiero się pewnie załaduje za jakiś dłuższy czas. No i powiem szczerze, że przez moment ten Auto wręcz miał jakieś małe problemy, ponieważ nie mógł sobie poradzić z siłą ogniową Deadmausu, którzy wyjechali na niego ładną trailerą i tutaj próbują go dobić taran od boku. FPK w końcu jednak sobie dobił. Ale powiem szczerze, że to wyglądało cienko. Widać, że te AMX-y ładnie się sprzedały na początku, kiedy wystrzelały swoje magazynki, kiedy te 6 buł każdy z nich wysprzedał, ale później jak już zaczęły niestety się przyładowywać, to był problem. Tak, słuchajcie, bardzo ciężko idą 2 MX-y 50-100, 4 IS-y 3 i T-37 i zobaczymy. No tutaj to będzie dość ciekawy pojedynek i to dość inny niż te, które widzimy na przykład Go For What, gdzie zazwyczaj mamy bardzo dużo T-54. Tutaj stawiamy na pancerz i stawiamy na HP tak naprawdę, jak widać, więc nie wiem, nie chcę przypuszczać, ale prawdopodobnie jest atak, będzie przeprowadzony środkiem przez miasto, chociaż zobaczymy jak to będzie wyglądało. W tej chwili tutaj u siebie klikanie widzimy po naszej stronie i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zgadza się, no tutaj Auto wręcz musi nadrobić, ponieważ pamiętajmy, stracili punkcik poprzez porażkę techniczną, z racji tego, że nie mieli składu kompletnego. Pech pechem, ale no cóż, zawsze trzeba mieć jakąś rezerwę, jeśli chodzi o zawodników i to się niestety zamieściło. Widzimy, że tutaj ekipa Deadmausów jedzie bardzo mocno przez miasto. Pamiętajcie, że Deadmausi, czyli tutaj czerwoni zawodnicy, się bronią, natomiast ekipa, w której między innymi gra Carmon, czyli panowie z Auto wręcz,
Wybrali sobie taktykę przejazdu właśnie przez środek miasta oraz przez środkową dróżkę i na spota, ale tam jest tylko jest trzeci, jeden oraz te 37, natomiast reszta jest pochowana już tutaj dosyć głęboko. Ale zobacz jak były pięknie zebrał, kto to był? Fatum miasty. Tak. Mm-hmm, dokładnie, zobacz, już zostało 49% życia, więc te isy... Oj. Kolejna była, przepraszam. Zrobiły swoje, słuchajcie, te isy 3 zrobiły swoje, nie pojechały od razu na miasto, a pojechały trzymać i niszczyć te czołgi, które te 37 świeci, więc o tutaj 21%, słuchajcie, 21% za darmo, dane prawie 80% za darmo HP, no to jest coś, to jest coś. No i to jest bardzo dobra informacja dla AutoWrench, ponieważ wiedzą, że tutaj jest reszta ekipy, ale ci panowie są dosyć mocno sfokusowani. Jest tu 5 maszyn na 4 isy i pamiętajcie, że wśród tych 5 maszyn są 2 MX-y. Widać, że Deudmaus nie wie, co do końca zrobić, ponieważ ma tutaj małe takie roszady, jedzie naokoło. Tutaj FPK chyba właśnie zaskoczył Necromora, nie trafił go jednak, ale tutaj Deudmaus znowu się przykrywuje. Smarios będzie teraz zobacz, tutaj objeżdża centy, zostaje objeżdżony, dostał za 390, w tym momencie się tak, drugi... Tak, ale patrz, co tutaj się dzieje. Tutaj wyjeżdżają dwa Francuzy, które będą się przeładowywać, ale czemu wysłali Teofula na froncie? Teul powinien zostać schowany, natomiast widać, że tutaj Francuzy wyjechały sobie samotnie, ale widzimy teraz zostały 2 maszyny na 4, więc szybko sobie radzą. Miłosz musi uciekać. Centy tutaj dobija razem z kolegą z Mariosa, ale no wygląda to na razie średnio dla troszkę AutoWrench. Tutaj będzie się musiał gonić i trzeci z czterema pościgiem czteroosobowym, ale już tutaj widać AutoWrench się troszkę ogarnęło i zaczyna już powoli dobijać swoich przeciwników. Już tylko 4 maszyny jeżdżą, już tylko kilku zawodników zostało z zespołu Deadmau5. AutoWrench potrafiło się jednak wybronić z tej sytuacji, kiedy te francuskie maszyny powinny stworzyć przewagę liczebną, przewagę ogniową dla zespołu Deadmau5. Oni kompletnie tego nie korzystali. No dokładnie, tutaj w tej chwili widzę, jak Piotr się z jednym z czołgów przepychał i jest pozamiatany, słuchajcie, jest praktycznie pozamiatany. Został sam IS-3 na oparach i T-37, który też jest już na oparach. Słuchajcie, to jest pogrom. Inaczej tego nie można nazwać. Jest 6 do 2. Tak, to co się działo was close. Ale to był troll, to było naprawdę niemiłe ze strony Miłosza. W każdym razie już zaczynają strzelać po swoich, nie wiem czy zauważyłeś, niegroźny w T-37, chcą żeby po prostu T-37 nie dobiła sobie fraga. No cóż, chamstwo się szerzy. Zobacz, co się stało. Nie dość, że swojego staradowali, to jeszcze dostał. Zobacz, niebieski, mamy Piotrek. Niebieskiego gracza. Piotr został niebieskim, pierwszym niebieskim graczem ZDZ. O masakra, kochani. W każdym razie bardzo ładnie AutoWrench się ogarnęło, mimo tego, że padli w pierwszej walce poprzez porażkę techniczną, to widać, że w pozostałych dwóch świetnie zagrali.